Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się znowu w Kronikach Myrtany. Tak, jako że w poprzednim odcinku nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie, czy tam pod ostatnim odcinkiem w komentarzach, to wziąłem wszystko w swoje ręce i czytaliśmy się. Przynajmniej się wczytałem na etap, zanim nauczyliśmy się walczyć kosturem. Dziś rozpoczynam naukę Kręgu Długiego. A wpisy z poznawania magii. Okej. Okej, myślę, że coś więcej co będzie pisał, ale jednak nie. Dobra, tom drugi. Tom trzeci. Drugi krąg magii jest już nasz. Żeby nie było, jest to wielki sukces. W szczególności, że mogę teraz robić coś takiego. I tak, widać, że to będzie dużo żarło many, ale... Pięść wichru. Jedno z najbardziej fajnych i memicznych zaklęć, jakie znam. No jest nasza. Za tym idzie, pozostało nam 7 punktów nauki, które... Osobiście może nawet bym przeznaczył na manę. Nie ma co się oszukiwać, krąg kręgiem, ale nadal brakuje nam trochę innych rzeczy, które mogą być konieczne, żeby dobrze sobie radzić. No, ale zanim coś tutaj jest wilk, który mi z dużo nie zrobi. I tak. Fajna sprawa i w ogóle. Ale zanim jednak właśnie będziemy się uczyć many, to mam parę innych spraw, które powinienem poruszyć i jestem tego świadom. Głównie dzięki wspaniałemu informatorowi, jak już mogę go nazywać wręcz. To nie ma co oszukiwać siebie samego i innych. Prawie, że po prostu już jest mój informator, pomijając kwestie przyjaźni naszej i innych takich rzeczy. No i właśnie przy okazji zawsze nakrzyczą na mnie, że czemu sobie nadal prawo-lewo nie ustawiłem. Teraz co zrobimy? Na Q i E będziemy mieć zaraz prawo-lewo. Tylko to jest klawiatura, tak. Czy to jest podstawa bojowa? Nie. A, gdzie to? Te klawisze, atak z lewej. Q, atak z prawej. Okej. Okay. Jeśli będę klikał, to mogę machać. I dodatkowo się nie będę obracał. Więc jest dobrze. No, teraz mogę robić już z moje ulubione dawne triki bojowe prawo, lewo, prawo, lewo. I tja. Skoro to już mamy za sobą, to wracamy do winnicy Rity. Jeśli nie mylę. Cholera, leśna bestia na jej polu. Nie mam teraz many? 17. Inna leśna bestia. Wygląda to najlepiej. Co, ja się może zapiszę, bo chcę coś sprawdzić, jeśli chodzi o leśną bestię. Ale dobra. Zapis jest, więc teraz muszę łyknąć jakiegoś porządnego... ...ogrona. No i mamy idealnie many na to, żeby rzucić pięścią wichru. Szkoda, że ona nie wykrywa w ogóle... dziadostwa. Okej. Nie przewraca go nawet. Obrażenia bije nie najgorsze, ale niestety. Jeszcze nas tyle many, że to nie wiem, czy się nawet opłaca. Po ludziom byłoby dużo lepiej, mówię, itło w kosmosa. Okej. Musiałbym być bardzo dobry, żeby walczyć ze ślimi bestiami tak po prostu. Znaczy mówiąc, potrzebuję więcej wodania, więcej many, więcej innych rzeczy. No to ja wczytuję zapisa. I jednak nie ruszamy dziadostwa. No dobra, ja się wczytałem. A teraz idziemy w takie miejsce, bo słyszałem tu gobliny. Powiedzmy, że goblinów się aż... nie boję. Chyba, bo w sumie pamiętam, czy te... Czarne gobliny, goblin wewnicy.
atakowali mnie i zadawali mi porządne obrażenia po tym, jak miałem tą zbroję, czy tylko przed tym? Teraz się zresztą przekonamy, bo już na mnie szarżuje. Okej, okay, zbroja jest wystarczająca na to, żeby się ich pozbyć. Dzisiaj nadal są niebezpieczni, ale... Ja. Dzięki tej zbroi jestem w stanie już z nimi mniej więcej walczyć. Jak oczywiście nie ma nie wiadomo jak wielu naraz. Nadal są jeszcze gobliny gdzie indziej. Zaraz się tym też zainteresujemy, ale najpierw tu jest goblin wojownik, którego trzeba wyeliminować. Dobra. Dam radę. Okej, nie, jednak nam mało biją. To jest straszni. Miałem trochę więcej. Goblini wojownicy pokonani. I czego tutaj... Rychłej śmierci. Jakiegoś mieczyka jednoręcznego. 55, 50, 10. Nie najgorsza broń. Nie będę zaprzeczał. Ale tak, jeśli chodzi o winnicę Rity, tak swoją drogą jeszcze, to muszę powiedzieć, że jest tutaj, przynajmniej z tego co słyszałem, jedna bardzo fajna rzecz, którą właśnie no wypadałoby zdobyć. Ale jako, że nazwę tutaj gobliny i jakieś inne rzeczy, to równie dobrze możemy się zająć eksterminacją goblinów. Nie mówcie, że zginę teraz od dwóch goblinów podstawowych, bo tak... Nie zginę. Nie mówcie, że wiecie, że zginę od nich, jak ja tutaj... na przed chwilą wojowników. Na szczęście nie. Więc idziemy dalej, zobaczmy dokąd to prowadzi, co tam będzie. Poza tym, że to zielone światło mi tak trochę się nie podobie. Tak samo jak te popsute tekstury. Się skinia, ale ja chyba tu wchodzić nie chcę. Się wejść mogę, ale lepiej się zapisać chyba. Być ostrożny, bo widzę tam małego trolla. Okej. Okay. Ziemny i ziemny LOS. Okej. Okay. Chyba... ziemny aloes? Przy trollach nie rósł słoneczny? Czegoś tak? Nie wiem, tak czy inaczej... O, młody troll jest giniowy. Okej. Okay. Fajnie, że młody i że jest giniowy, ale... Jak sobie... Tutaj też troll. Nie chcę się zbliżać do troli. Więc ta jaskinia chyba nie dla mnie jednak. Jesień żelaznych kości? A to co znowu? Ochrona przed obuchami. Może się kiedyś przyda. Na razie jednak uciekajmy stąd czym prędzej, zanim nas to zabije. Moja ciekawskość i... Niedźwiedź jest super. Tylko tego brakowało, żebym na miśka trafił. Ale dobra. Jest tutaj w miarę bezpieczne zejście. Nie, no nie mówcie, że teraz będzie mnie misiek gonił. Ja nie chcę. No to super. Jeszcze tego brakowało, żeby nie... ...ciek chciał... ...dawać. Okej, może nie jest aż tak źle. O, Nek wrócił. Co nowego? Gdyby nie twoja pomoc, byłbym albo zjedzony, albo ciągle szukał swojego amuletu. Szkoda, że nie spotykam w swoim życiu więcej ludzi takich jak ty. Miło mi to słyszeć. Dobra, więc... chyba tu niczego nie ma. Teraz tak, są tu polne pełzacze, teoretycznie, i... jesteśmy tutaj. Okej, okay, już wiem mniej więcej w takim wypadku, gdzie powinniśmy iść.
Tak, jesteśmy dobrze skierowani, przynajmniej teraz. Ale zanim to jeszcze muszę tylko sprawdzić, czy mam jakieś jedzenie. Wydaje mi się, że mam, bo przydałoby się mieć. Oczywiście, że nie. No cóż, w takim wypadku jeden taki ekstrakt leczniczy. Szybki zapis. I zobaczymy, czy jestem w stanie pokonać polnego pełzacza. Czy pojedynczego. Bo nie ma co walczyć z całą grupą. Przepraszam, Marvin, ogarnij. Ogarnij lamę. Odpowiedź brzmi tak, jestem w stanie, tylko muszę ogarnąć lamę. Być pewien, że nie przyjdzie mi tu kolejny. Ale dobra, wolne pełzacze nie są w takim razie aż takim zagrożeniem, jakby mogły być. Ok, to teraz pora na test numer 2. W sumie. Jeśli go gra się raczej wczytać. Ale dobra, wczytała się. Więc jak u nich z magią? Odporne dziadostwo raczej. Ja, niestety odporne. Chyba wiecie co, faktycznie dobrze, że idę gdzie idę. Jak teraz o tym myślę, to to coś, o ile naprawdę tam jest, naprawdę istnieje, może być moim zbawieniem. Jak to? Przekraść obok jaszczurów. Sprowokował. Uwaga, niebezpiecznie. Ty. Krzyczą na mnie, że niebezpiecznie, ale właśnie tu... To jest chyba to, czego szukam. Gobliny, niestety. Nawet nie będę się tym zajmował, bo ja szukam tu jednej rzeczy, o której usłyszałem od właśnie mojego informatora. Ty chyba na niego już teraz wołał. Praw Królewski, świetna rzecz. Ale to nie to, nadal nie widzę co niczego. Hej ty, chyba nie chcesz iść w tę stronę. A dlaczego nie? Chłopie, chyba nie wiesz dokąd leziesz. Bestie zamieszkujące ten teren zrobią sobie z ciebie przystawkę. Zawróć, jeśli ci życie miłe. Patrzcie, wąż błotny, który pływał sobie po drzewie. A co ty tutaj robisz? Ostrzegam tobie podobnych. Był tu niedawno taki jeden pyszałek przed tobą. Myślał, że jest panem świata. Od tamtej pory go nie widziałem. Prawdopodobnie skończył w żołądku jakiegoś aligatora albo innego paskudstwa. Super aligatory. A co? Dobra. Dzięki za ostrzeżenie. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Nie przejmujcie się tym, że straciliśmy szczurę. Ja tu biegnę, bo chcę sprawdzić jedną rzecz, ale... Najwidoczniej ta jedna informacja... Albo nie była prawdziwa, albo musiałem to po prostu przegapić. O nie. Te plujące krwiopijce. Zanim jeszcze jednak przebiegnie mi się kawałek dalej, bo tak już tu jestem, to trzeba by nie. A, i najważniejsza rzecz. Sprawdzę, czy jestem w stanie pokonywać węże błotne. Ja się... Tutaj wiem, że tak. Okej. Okay. Mam chyba większy zasięg ataku, albo mam za krótką broń, ale... Wręcz błotny, poza tym, że ma milion HP, to jest niegroźne. Więc tak, teraz się wczytam i pójdziemy tu jeszcze raz, bo ja szukam jednej konkretnej rzeczy, której nie mogę nie znaleźć. Po prostu nie mogę. No cóż, nie miałem zapisa bliżej tamtego miejsca, ale to nie problem. Bo i tak chciałem tutaj wracać. A teraz, skoro już tu jesteśmy przy tym wszystkim, to mogę nawet sprawdzić to w lepszy sposób.
A więc tak, konkretnie mówiąc, szukamy wozu. Wykolejonego. Tak, po prostu do zepsu tego woza, tak najlepiej to powiedzieć. Ponad gdzieś tutaj powinien być na drodze tej. I tak ogólnie wyklejony wóz ten cały, który jest, powinien zawierać pewną bardzo fajną rzecz dla mnie. Ale zanim to musimy pozbyć tych goblinów, prawdopodobnie. Bo tam dalej już nie ma szans. Z tą informacją, że mam właśnie szukać wozu, bo jestem coś świetnego. Tak. Muszę przetrzymać pałowanie od trzech goblinów. Jeśli je przetrzymam... stracąc nawet dużo życia, to mamy tutaj sukces. Ale cóż, możliwe, że tego nie ma. Możliwe, że, albo że źle zapamiętałem, co mi mówił. To jest jedna rzecz, a druga nawet nie wiem, czy jesteśmy przy dobrej winnicy. Bo mówił... Nie wierzę w to. Nie wierzę. Zanim się wczytam, przyjdę jeszcze raz, powiem tak. Dostałem informację małej winnicy. Dlatego rozumiem to jako tą winnicę. Słownie, moja informacja jest taka, znajdź wóz pomiędzy bagnami a małą winnicą. Ale tak, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. I tym razem zainicjujemy walkę od rzucenia porażenia. Definitywnie. Przy okazji, tak jeszcze sobie sprawdziłem jedną rzecz. I jeden z najciekawszych bugów do Gothica 2 tutaj też istnieje. Jeśli da się nauczyć akrobatyki, to będziemy mogli chodzić na żabę, co jest potężnie szybkie. Trochę załamujące, śmieszne. Ale tak. Jesteśmy już blisko goblinów, więc ja tu lepiej zrobię zapisa kolejnego, zanim pójdziemy. Mam nadzieję, tym razem ich pokonać. Dobra, więc wyciągamy porażenie. Który goblin dostanie, ten dostanie. Dobra. Wojownik prawie. Marvin! Nie. Fatalny start. No, fatalnie jest. Nie będę ukrywał. Fatalnie. Jeszcze gorzej niż było za pierwszym razem. Dobra. Próbujemy jeszcze raz. I tym razem może uda się wyeliminować wojownika od razu. No nie. Nie udało się. No dobra. Nawet nie tyle, co się nie udało, co totalnie zlamiłem. Ale nie jest widać, że to nie jest to podejście, w którym się to uda. Chociaż może, jeśli będę machał prawo-lewo, może się jakoś z tym uda. No, jeszcze broni mi Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzicie? Ta gra mnie nie lubi. Ale ja się nie podam, ja muszę wyeliminować te gobliny. Okej, więc jeszcze raz. Dwa razy z lodowej strzały, raz z porażenia. To może już od razu wczytam. Nie wiem, ile jeszcze raz będziecie widzieć ten segment, ale... Poczekajmy, aż pójdzie tam, gdzie ma być. Może to... celnością. Raz, dwa... Miałbyś zmienić zaklęcie i trzy zrobić, ale dobra, trudno się mówi. Mamy dwóch osłabionych goblinów i jednego w pełni sił. Ale i tak to się nie uda, bo nie wiadomo, czemu teraz są bardziej żywe niż za pierwszą próbą. Wiesz co, ja to może zrobię na cięciu, tak będzie lepiej. Okej. A więc tak, pierwsza sprawa. Jednak jak widzicie, nie robię tego na cięciu. Druga, znowu czarny goblin otrzymał porażenie, co go prawie wyeliminowało. Więc jak widać, czarny goblin mogę eliminować porażeniem bardzo łatwo. Warto o tym wiedzieć. Nawet kolejny poziom dostaliśmy za co. I swoją drogą, no właśnie tak ostatnia rzecz nadchodzi, poranek, więc gdzie są moje pochodnie? Tutaj można schować, bo co mi tam? Ale dobra, udało się. Niczego zbieramy, co tu jest, i zaraz robię zapisa, żeby nie było Access Violation, który mi to zrujnuje.
przy okazji, jak widzicie, mam tu wóz, tylko ja nie po co w ogóle miałem znajdować ten wóz. W sensie strzały i monety, fajna rzecz. Widzę to. Syruna. Przyzwanie zębacza. Przyzwanie zębacza. Ojeju. 45 mony. Ale przyzwanie zębacza. Dobra, my mamy 28, ale okej. Nie wiem, co będzie moim najwyższym z celów. To ten, tak, tam widziałem goblina z jakimś toporem. Chcę tam iść, nie za bardzo. Ojej, ale kurczę, wyzwanie zębacza. Ktoś mówi, że jak będziemy mogli to rzucać, nasze życie stanie się milion razy łatwiejsze i nawet rozumiem, o co mu chodziło. Więc dzięki ci, drogi informatorze. Wykorzystam tę wiedzę w jak najlepszy sposób. Ja ci mówiąc po to, żeby farmić wszystko i nie wchodzić w drugi rozdział jeszcze dłużej. Ja, no tak poważnie to chyba zaraz trzeba będzie, czy tego chcemy, czy nie. Iść do tego drugiego rozdziału. Jak tak o tym wszystkim myślę. Jaszczur nas goni niestety. A mówię niestety, bo nie chcę walczyć z jaszczurami, naprawdę, nie chcę. No dobra. Jak na mój gust, chociaż nie jest to najlepszy sukces, to nadal mamy sukces z tym, że znaleźliśmy kamień przyzwania zębaczy. O, przy okazji zdrowotny krzak winogron. Czy możemy ukryć winogrono? Możemy, ale niestety tylko jedno. Ale okej. Tak czy inaczej się udało. Więc tie... Co było moim następnym planem? Bo tak tutaj lazłem i... Ale tam coś jeszcze miałem zrobić ważnego, ale... Teraz to już nie skojarzę, o co mi chodziło. O niestety. A, dobra, pamiętam już. Nie wiem, jak mogłem to zapomnieć, ale tak, już pamiętam. Ile mamy złota? Więc ja mógłbym niby pojechać sobie na skróty, ale nie. Żegnajcie leśne bestie. Idziemy w okolice czego leżę, ale to mogę trochę już wam przyspieszyć, bo nie ma co, żebyście oglądali całą trasę. Dosyć ważnych powodów tam idziemy. Okej, więc no prawie jesteśmy. I tak, chcę zobaczyć, co za dziedzictwo broniły tej drogi, że razem tak naokoło. Okej. Zębacza. Trochę tłumaczę. Ale tak, wracając do tematu, jest to bardzo ważna sprawa, bo... jeszcze Marvin, mógłbyś tak nie utykać. Prawda, mógłbyś tak... Nie robić, proszę cię. Zębacza. Ciekawa sytuacja. Albo sens. Jest tutaj myśliwy, którego jeszcze nie sprawdzaliśmy, więc podejrzewam, że może będę mógł się tutaj nauczyć czegoś nowego. Jak się inaczej, muszę jednak wczytać się. Nie może spróbujemy wyeliminować te zębacze. Jeśli to się je pojedynczo wywabić. No tak. Jak widzieliście, zębacze nadal mi biją, ale nie aż tak źle, nie aż tak dużo. Jeśli jednego pojedynczego uda się zwabić, to kto wie, może jest szansa nawet na to, żebym sobie poradził. Okej, jeden już idzie na mnie. Utkuł. Aha, ja teraz od utkuł, jak zaczął szarżować, noż piękne. Jeszcze drugiego też w to wciągnął. Dobra, ja muszę jakoś pomyśleć naprawdę, jak zwabić tego jednego, bo z jednym czuję, że jestem w stanie walczyć. Z dwoma już niekoniecznie. Dobra, wiecie co?
Ja nie dosyć, że jestem głupi, to jeszcze nie znalazłem rozwiązania. Nie znalazłem rozwiązania, to jest, jak mówię, jedna rzecz, a to, że jestem głupi, to druga. Głównie dlatego, że jest przecież tu drugie wejście, tam. Bezpieczniejsze. Bo, jak wiecie, pilnowane przez ścierwojady. Jestem okej. Również i leśnego ścierwojada. Ale nadal, leśny ścierwojad to też ścierwojad. Więc tak. Zlamiłem. To totalnie. A zatem gdzie zaraz sobie bezpiecznie pójdziemy na miejsce i tam zobaczymy, co ten myśliwy ma do zaoferowania. Moje ma cokolwiek. No dobra. Więc idziemy. I... Aha. To przyjście jest jeszcze mniej bezpieczne jednak niż samco. Kto by się spodziewał? Okej. No więc udało mi się w końcu przekraść po jakichś 15 minutach próbowania, może trochę więcej. Miejmy nadzieję, że ta wyprawa miała tutaj sens, bo jeśli nie, to się złamie już doszczętnie. Ale tak, jesteśmy ponownie w okolicach Wilczego Leża, gdzie też powinien być właśnie ten jeden myśliwy, którego kojarzę. Zresztą nie sprawdzałem, co on uczy, więc proszę, grą, bądź łaskawa, proszę, naucz mnie tego i... W ogóle ciekawe, co on ma za zbroję, bo tak jak patrzę, to myślałem, że mu podobny do mojej, ale jednak nie. A, jeszcze piwo miałem mu dać. Oto twoje piwo. Ale to nie jest mroczny paladyn. Nie piję takiego badziewia. Wróć z dobrym piwem. Wcześniej nie zaczniemy nauki. Gdzie mogę go kupić? Najlepiej w browarze Tomasa, ale pewnie można go dostać też w innych miejscach. Dobrze, zaraz wracam. Chciałem powiedzieć, że trzeba mi dać jakieś specjalne piwo, którego nawet nie mam. Po cholera, ja się tak męczyłem, że zostaniemy tutaj. Cóż. Niepotrzebnie. Naprawdę niepotrzebnie się męczyłem z tym wszystkim. No cóż, to... Tutaj, umieraj Marvin za karę. Okej. Kok samobójczy wykonany, to teraz... Spotkamy się już tym razem w porządniejszym miejscu, kiedy będziemy mieli jakiś pomysł, co mam ze sobą zrobić. No dobra. Jak widzicie, wróciłem do Silbach. Idziemy do Logwara. Trzeba się poduczyć many. Jakkolwiek drogę by to nie było, musimy. Po prostu ile wlezie. No i już jest drożej. Ale o tym niestety też słyszałem ponoć. Nie ma szans, żeby oszukać naukę, więc... Musimy jeszcze zdobyć jakimś cudem. Właśnie musimy jakimś cudem zdobyć jeszcze. O. 7 punktów many. Nie mogę ci już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. Aha. Pohandlujmy. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz, czy jest dla nas nadzieja. Jest. Droga, ale jest. Byśmy mogli wyzywać zębacza. Ale niestety jak jest taka sytuacja, to trudno. Zobacz, tym nie wyczarujemy, ale many jest więcej. Więc tak czy inaczej, no... Pff, jakiś taki malutki sukcesik nadal jest. Jej. Dobra. Skoro on więcej już nas nie naumie, to te pozostałe punkty, no, zostawiam sobie w takim wypadku na jakieś inne, mniejsze rzeczy. A właśnie, zanim jeszcze pójdę spać, to przypomniałem sobie, że musimy iść do tutaj, jak to się nazywało, do rzeźnika. Bo on chyba, jeśli się nie mylę się, mógł nam jeszcze też zapłacić za mięso. Pamiętam ile i za jakie, ale jakieś coś mamy u niego. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Ścierwojada. Wszystko. Access Volation. Oto i odpowiedź na sprzedawanie mięsa ścierwojada.
A więc próbujemy ponownie. Mam wszystko, czego potrzebujesz. A co za tym idzie? Sprzedajemy mięso ścierwojada. Dla ciebie. Oczywiście większe oddajemy. Niestety. Ale tak, co mogę, to posprzedajemy. I ostatni to będzie krtoszczur. Jesteśmy teraz na, no nie najgorszym funduszu, ale też niestety najlepszym. A co na tym idzie? Nie pozostaje nam nic innego jak przespać się. Po czym pójdziemy na ostatnie polowanie tego rozdziału. A może nie tyle co tego rozdziału, co tego momentu. Bo nie ukrywam, naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy nie lepiej będzie nam wejść w kolejny rozdział. Nawet jeśli tylko po to, żeby po prostu się mopki jakieś śmieciowe porespiły. Albo żeby szybciej wbijać poziomy, bo zadania nam się pokończyły. A nie będę ukrywał, zadań nie ma co... Nie ma jak ekspić. A większość łatwych potworków już powybijałem. Jedno co mi zostało, to znaleźć lepszy kostur, który będę w stanie udźwignąć, nauczyć się władać bronią, ewentualnie odbić jeszcze właśnie manę i... No i wreszcie po prostu... mordować takie bestie jak pełzacze, cieniostwory i tym podobne, ale... Jak na pełzacze jestem, powiedzmy, gotowy przez to, że wiem jak one działają i... Uważam, że byłbym w stanie utrzymywać, tak? Nie umiem zbierać potencjalnie płytek. Jak mówię, nie jestem pewien, czy ktokolwiek zbiera płytki, czy da się je zbierać, ale wolę być po prostu gotowy na wszystko. I w sumie jeszcze, jak tu jesteśmy przy tym, to jeszcze zobaczmy, co Wejt sprzedaje za pancerze. Jasny strój podróżnika. Fajne rzeczy tutaj to by były. Coś na się tego nie kupiłem, bo mamy ten wspaniały. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Ale tak, czy on sprzedał coś w ogóle fajnego? Obec zdrowe nie. Męczennika nie. Nie, nie. Pierścieni. Nope, nope. Nope, nope. To nawet fajne, ale nope. Mogę kupić ten pas. Okej. Tak średnio bym powiedział. Jeśli chodzi o interesujące rzeczy. Tak czy inaczej, dzięki za pokazanie towarów. I jak mówiłem, lecimy na ostatnie polowanie dzisiejszego odcinka i możliwe, że nawet tego rozdziału. Całe szczęście mamy bardzo duże many, no i porażenie. Teraz no, 10 many więcej, 38. No to już pozwala spamić dosyć tym porażeniem, czyli dowym strzałem. Czarny szczur. Chce mi się z nim walczyć normalnie. Nie. Okej, dziadostwa są odporne na magię. W ogóle są odporne dosyć. A co z tym idzie, muszę zobaczyć, jak będzie z lodową strzałą. Może ona jest wystarczająca, żeby się przebić. Ja nie trafiam? A chyba nie trafiałem. Nie, okej. Nie ma co się bawić, jakieś magie, nie magie. Tylko czarnym szczurom jedno co nam zostaje, to po prostu... spokojne bicie ich. Ale nawet to może być problematyczne, jak tak patrzę. Tak. I to spotkanie z tymi szczurkami jeszcze bardziej mi utwierdziło w przekonaniu, że muszę naprawdę poważnie pomyśleć nad zdobyciem lepszego wyposażenia. A to pewnie będzie łatwiejsze w następnym rozdziale. Więc cóż, myślałem, że sobie coś populujemy, ale jednak nie. A w związku z tym, na tym kończymy epizoda. Mam nadzieję, że wam się podobało i w ogóle. W następnym jeszcze zobaczymy, co się stanie. Ale prawdopodobnie pójdziemy za wątkiem głównym tego Bodowina, czy jakby tam było. Poleg dla brata, no i te.
Jak już go zdobędziemy, co dalej, to czas pokaże. A póki co, to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.